I co z tym kościołem? Chodź pan bliżej trochę to. No to jak mówiłem, początki budowy 1361, renesansowo-gotycki. Tak ogólnie mówiąc. I msza są. Aha, i jeszcze, Boże kochany, lekko przebite szare komórki. W tymże koleś w kościele warownym schronili się podczas oblężenia przez Tatarów mieszkańcy Paczkowa. No, zabarykodowali się pięknie, ładnie. No, ale nie było wody. I ktoś tam wpadł na pomysł, prawda, i wydrążyli 55-metrową studnię i dostali się do wody. No i mając wodę, prawda, przeżyli oblężenie aż do odsieczy. No, także to jest właśnie ta studnia, ona ma nazwę Studnią Tatarską. Bo to było podczas oblężenia przez Tatarów. I wszyscy, przepraszam, wszyscy, którzy przyjeżdżają zwiedzać tutaj, to się pytają, gdzie jest ta studnia tatarska. No bo ona jest, no w internecie, prawda, to można wszystko sobie wytegować.